5 lutego Kościół czci błogosławioną Elżbietę Kanorimora. Od 9 roku życia córka arystokratycznej religijnej rodziny rzymskiej wychowywana jest w klasztorze sióstr augustianek w Kasi, w którym w XV wieku żyła i zmarła święta Rita. Ona również doświadczała bardzo trudnego życia w małżeństwie. Początkowo myślała o życiu zakonnym. Gdy zachorowała na gruźlicę, rodzice zabrali ją do domu. Odzyskała zdrowie i oczarował ją świat. Pokochała życie towarzyskie, a ponad wszystko młodego, dobrze zapowiadającego się prawnika, Krzysztofa Mora. Miała 22 lata, gdy związała się z nim przysięgą małżeńską. Sielanka trwała kilka miesięcy, gdyż mąż, chorobliwie zazdrosny, ograniczył jej kontakty z rodziną, przyjaciółmi, a sam związał się z inną kobietą. Szczęście małżeńskie zniszczyła niewierność męża oraz jego skłonności do hazardu i alkoholu. Cierpiała z powodu jego rozpustnego życia, ale postanowiła, że będzie mu wierna zgodnie ze złożoną przysięgą małżeńską. Modliła się i pokutowała za niego. Kochała go miłością heroiczną i wierną do końca. Z upokorzeniem, ale i z miłością do męża sprzedawała dobra rodzinne, swoją biżuterię, nawet pracowała jako szwaczka, by utrzymać siebie i córki, Mariannę i Lucynę. Miała również dwie inne córki, które zmarły wkrótce po urodzeniu. Gdy mąż zachorował, nie tylko troskliwie go pielęgnowała, ale sprzedała część pozostałego majątku, by go leczyć. Uregulowała ogromny dług męża i w ten sposób uchroniła go przed więzieniem. Była wierną żoną, mimo iż krewni, a nawet spowiednik, zachęcali ją do rozstania z Krzysztofem. Jako dobra matka zapewniła jak najlepsze wychowanie córkom i zachęcała je do modlitwy za ojca. Prosiła, by wybaczyły mu postawę wobec rodziny. Siły czerpała z codziennego udziału we mszy świętej i osobistej modlitwy. W 1807 roku ojciec Fernando z zakonu ojców trynitarzy przyjął ją do trzeciego zakonu trynitarzy. W miarę możliwości pomagała chorym, ubogim, więźniom i prostytutkom, ponieważ, jak mówiła, trójjedyny Bóg wylewa na grzeszników potoki miłości, więc trzeba im służyć. Służyła pomocą i radą małżonkom przeżywającym kryzysy. Gdy była chora, za zgodą papieża Leona XII odprawiono mszę świętą w jej domowej kaplicy. Przy każdej okazji prosiła męża o nawrócenie. Pod koniec życia otrzymała nadzwyczajne charyzmaty. Życie ofiarowała za nawrócenie męża, za papieża, Kościół i Rzym. Jeszcze tuż przed śmiercią prosiła córki, by modliły się o nawrócenie ojca, a on w tym czasie przebywał u kochanki. Zmarła w opinii świętości 5 lutego 1825 roku. Jej mąż nawrócił się zaraz po jej śmierci i pokutował za popełnione zło. On również został tercjarzem trynitarskim. Później wstąpił do zakonu ojców franciszkanów konwentualnych, a w wieku 61 lat przyjął święcenia kapłańskie i, tak jak mówiła Elżbieta, odprawił za nią mszę świętą. Święty Jan Paweł II beatyfikował ją 24 kwietnia 1994 roku, świętym roku rodziny. W homilii scharakteryzował jej życie. Elżbieta Kanorimora pośród wielu trudności małżeńskich okazała całkowitą wierność z obowiązaniom podjętym w sakramencie małżeństwa oraz wynikającej z nich odpowiedzialności. Wytrwała w modlitwie i heroicznym oddaniu rodzinie, umiała wychować po chrześcijańsku córki i przyczyniła się do nawrócenia męża. Ukazał ją Kościołowi jako wierną małżonkę, która siły do wytrwania w zadawanym przez męża cierpieniu czerpała z modlitwy i pokuty. Nie koncentrowała się na sobie, ale na wychowaniu córek i na pomocy zmarginalizowanym. Patronuje zdradzonym i porzuconym przez współmałżonków oraz małżeństwom przeżywającym kryzys. Módlmy się. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za życie i oddanie Tobie błogosławionej Elżbiety. Ona zabiegała o wartości tak trudne w dzisiejszym świecie, jak wierność, duch poświęcenia i wyrzeczenia, miłość bezinteresowną i przebaczenie. Przez jej wstawiennictwo ucz nas,
jak mamy żyć według tych wartości i doprowadź nas do zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.